Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Dzień dobry, witam Państwa, a zarazem mojego gościa, którym jest dzisiaj pani poseł Maria Kurowska z Solidarnej Polski. Witam serdecznie pani poseł. Witam panią redaktor, witam wszystkich widzów telewizji. Pani poseł, zacznijmy od tego, że pani będzie wkrótce, bo 26 lutego, jednym z gości konferencji, która organizowana jest w Zielonej Górze, pod takim roboczym hasłem jeszcze w tej chwili, czego nie dowiesz się w mainstreamie. Pani poseł, proszę mi powiedzieć, bo pani ostatnio pojawia się zarówno w mediach niezależnych, jak i w mediach mainstreamowych, pani głos jest słyszalny. I jakby przysłuchać się temu głosowi, to jest to jeden z najbardziej rozsądnych głosów wśród posłów na temat pandemii i na temat tego szaleństwa, które otacza nas wokół. Chciałam zapytać panią, pani poseł, co panią zainspirowało, żeby właśnie w ten sposób zacząć mówić, w rozsądny sposób zacząć mówić o pandemii, przede wszystkim o leczeniu, o którym jakby nie mówi się, a wszech i wobec zachęca się do szczepienia i pani odważyła się właśnie w ten sposób przemówić. Co panią zainspirowało do tego? Pani redaktor, może zacznę od tego, że spotkałam się całkiem niedawno właśnie z panem Tomaszem Naruszewiczem, który jest takim naszym działaczem Solidarnej Polski na tamtej ziemi zielonogórskiej. I właśnie zaprosił mnie pan Tomasz na tą konferencję. Z radością się zgodziłam, bo tak naprawdę to nigdy nie byłam w Zielonej Górze, stąd się przyznać. Ale to nie tylko dlatego, ale również dlatego, że bardzo szanuję pana Tomasza i dlatego, że chciałam się spotkać z tym środowiskiem zielonogórskim, które też podejmuje te trudne tematy. Dlaczego ja w ogóle zaczęłam o tym mówić? Szanowni Państwo, to najpierw były obserwacje, bo najpierw co było? No, przyszła pandemia, prawda? Ten atmosfera zagrożenia, strachu, osłaniania się wszelakiego, byle tylko wirus nas nie dopadł. A następnie obserwacje, które zaczęliśmy czynić, no, okazało się, że ci ludzie znowu tak bardzo nie chorują, jak byliśmy wystraszeni. Pozamykano nas w domach. Ale też to był czas, kiedy zaczęli niektórzy mieć wątpliwości. Wtedy zaczęłam chodzić na niezależne media i zapoznawać się z opinią w tym zakresie z niezależnymi profesorami. I tutaj zaczęło mi się zapalać światełko czerwone, że coś jest nie tak. Zauważyłam, że o ile Rada Medyczna nieustannie tylko namawiała nas na szczepienia, a nie wyjaśniała nam, co się dzieje w naszych organizmach, dlaczego te szczepionki mają być takie zbawcze i takie dobre. Natomiast ci profesorowie, owszem, wyjaśniali, jaki jest ten proces, gdy przyjmiemy te preparaty, bo to przecież nawet nie można nazwać szczepionkami, bo szczepionka to jest wtedy, gdy jest zabity patogen, a to jest całkiem inna technologia, mRNA. I wtedy, bazując na tym, zaczęłam słuchać, co mówią normalni ludzie. Okazuje się, że już tam w miarę upływu czasu część ludzi została wyszczepiona. Zaczęli się do mnie zgłaszać do biura poselskiego ludzie, którzy mówili, że oni się bardzo źle czują po szczepionkach. Ktoś mi dał informację, że kobieta po szczepionce zmarła. I tak zaczęłam te wszystkie informacje gromadzić, dalej poszerzać tą swoją wiedzę. W pewnym momencie zaczęłam obserwować statystyki światowe, jak to jest z tymi zachorowaniami i doszłam do wniosku, że to nie jest metoda zwalczenia, bo wiadomo, że COVID jest. To nie jest tak, żebym ja uważała, że COVID-a nie ma. Oczywiście wirus SARS-CoV-2 jest, wywołuje chorobę COVID-19, ale wtedy odezwał się też z Podkarpacia, bo ja sama pochodzę, jestem z Podkarpacia, z Jasła, więc z Podkarpacia, z miasta Przemyśl, odezwał się pan doktor, który zaczął leczyć amantadyną COVID-a. I okazało się, że ma znakomite rezultaty. Ale co? Rada Medyczna, zamiast zainteresować się tym, popatrzeć, przeanalizować, pan doktor to bardzo skrupulatnie wszystko spisywał, prawda? Na to robił notatki. Mówimy tutaj o doktorze Podmarze. O doktorze Podmarze. Tak, mówimy, ojejku, przepraszam, że nawet nie pamiętam. Nasz polski Judyn. Tak, pandemiczny Judym. Pan doktor Włodzimierz Bodnar, którego nawet spotkałam w Sejmie osobę, posła, który podszedł do mnie i powiedział, że jego ciocia studiowała z doktorem Bodnarem. Ja mówię, no i co? A on mówi, no powiedziała, że to był najlepszy student na roku. Więc to zaufanie, tak, ciągle dla tego doktora Włodzimierza Bodnara wzrasta.
No i ze zdumieniem spostrzegłam, że zamiast my wykorzystać tą sytuację po prostu no, na skalę światową, bylibyśmy odkrywcami. Oto Polacy tutaj potrafili lekarstwo już sprawdzone zastosować i takie znakomite efekty. Okazało się, że nie. Że to poszło w innym kierunku, zaczął być nawet szykanowany w pewnym momencie pan doktor Włodzimierz Bodnar. Istotne jest to też, że w naszej solidarnej Polsce jedna z koleżanek naszych, pani doktor Ewa Wędrowska z Łódzkiego, ona również tą tematyką się interesowała i ona cały czas mnie też wspierała. Uważała też, że ja mam rację w tym wszystkim, co mówię. Przepraszam. Zatem stwierdziłam, że dalej po prostu ja nie mogę okłamywać moich ludzi. Ja sama się nie szczepiłam. Moja rodzina również uznała, że nie będzie brać tego preparatu. I nawet miałam taką propozycję. No to weź sobie, wyrób zaświadczenie, że byłaś szczepiona. Przecież są takie możliwości, a nie żeby ci się czepiali, ośmieszać cię, robili z ciebie jakiegoś tam płaskoziemca i tak dalej. Ale ja powiedziałam nie, ponieważ ja bym dała zły przykład moim wyborcom, moim rodakom, że ja uważam, że są dobre te szczepionki, skoro się zaszczepiłam. I dlatego twardo stałam na tym stanowisku. Natomiast to zupełnie się to, myślę, przypadkowo stało, że ta moja wypowiedź znalazła się i zrobiła takie wielkie wydarzenie, furorę, ponieważ to było jedno z zaproszeń, jakie ja miałam do telewizji polskiej telewizji Rzeszów. Więc obok innej tematyki, nawet nie, to była ta jedyna tematyka na tym spotkaniu, bo to jest audycja Konkrety i Opinie, więc poszłam tak jak na inne spotkanie i nie przypuszczałam, że będę mieć aż tak odmienne stanowisko i na tyle je dobrze uargumentowałam, że to potem zostało powielane, no i jakoś przebiło się i w tym momencie już się przebiło i ten głos się przebił i cała reszta potem nastąpiła. Pani poseł, ten głos się przebił, dlatego że to był jeden z nielicznych odmiennych głosów wśród posłów. Pani była niezwykle odważną kobietą, która zaczęła w rozsądny sposób zwracać uwagę, że przecież każdą chorobę dotychczas leczono. To jest jakby podstawa. Najpierw leczymy, dopiero potem sięgamy po inne metody, a gdy tymczasem wokół nas ogarniała i docierała tylko agresywna propaganda szczepień. Koniecznie się zaszczep, tak. Bo tylko w ten sposób możesz zapobiec COVID-19. Stąd ten głos był tak istotny. Tak, ale chciałabym jeszcze powiedzieć, że człowiek zawsze w takich momentach potrzebuje pewnego wsparcia, więc oprócz tego wsparcia Solidarnej Polski, czyli pani doktor, istotnym faktem jest też, że zaproszono mnie do parlamentarnego zespołu do spraw sanitaryzmu. Ten zespół założyła pani poseł, pani Anna Maria Siarkowska. Tam kilka osób już dołączyło, między innymi pan poseł Sławomir Zawiślak, pani poseł Hałas i pan poseł Kowalski, Kałużny. I wtedy byliśmy na wykładzie pana doktora Witczaka. Myślę, że ten wykład doktora Witczaka też był bardzo istotnym elementem w tym wszystkim, bo ja zobaczyłam te doświadczenia światowe. On tam pięknie pokazywał na Singapurze, na innych i w jakim kierunku to zmierza i czy to jest zasadne, abyśmy ciągle szczepili, czy nie. I tak to miałam takie potwierdzenie. Oprócz tego medialny, żywy człowiek przedstawia nam, mówi, więc uznałam, że to nie jest ściema, to trzeba iść w tym kierunku i trzeba ratować naszych rodaków. Przede wszystkim przed NOP-ami, bo tutaj te NOP-y są. Z tymi NOP-ami, czyli niepożądanymi objawami poszczepiennymi, ludzie się zaczęli zgłaszać i tutaj stwierdziłam, że nie mogę dalej utrzymywać w niewiedzy, że trzeba się temu przyglądać. Pani poseł, nawet dane, które są na stronach Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia publikuje przecież cyklicznie swoje dane, one też zaprzeczają temu, że jest nie wiadomo jaka ilość śmierci i że mamy jakąś tragiczną, pandemiczną atmosferę. I teraz dane idą jakby sobie, dane są publikowane sobie, a tymczasem wprawdzie ona upadła, ta ustawa potocznie nazwana Lex Confident, ale sam fakt, że ona weszła, była procedowana, że było głosowanie, co rozsądnemu człowiekowi
wydawało się, że to w ogóle nie ma sensu. Proszę mi powiedzieć, dlaczego ta ustawa pojawiła się? Dlaczego swoją energię, swój czas jako posłowie musieliście poświęcić temu? A jeszcze co było absurdalne, w kontekście tej ustawy sam Jarosław Kaczyński, który przecież forsował tę ustawę, potem skomentował, powiedział coś takiego, że no prawo to wprawdzie w krajach zachodnich, to ono jest, w niektórych krajach zachodnich jest przestrzegane, ale niekoniecznie w Polsce. Więc w tym momencie, gdyby ta ustawa przeszła, gdyby ona została przegłosowana, to co miałyby sądy? Jaki potworny dylemat miałyby wtedy sądy, które musiałyby rozstrzygać, bo cała masa by ludzi szła do sądu, którzy byliby zmuszani do tego testowania i obarczani jakimiś grzywnymi. A do tego jeszcze przyszła mi taka myśl, nie wiem, może chodziło tutaj o lobby tych testów, lobbystów testowych, bo licząc, ilu ludzi musiałoby się testować, gdyby ta ustawa przeszła. Tam 118 zł chyba za jeden test, to mnożąc to, że to są ogromne, ogromne pieniądze, które wpłynęłyby również do, pewnie do budżetu. Więc tak naprawdę o co tutaj chodziło, pani poseł? Jaki to był sens? Ja myślę, że trzeba rozpocząć od tego, że wcześniej pojawiła się tak zwana ustawa Hoca. Tak. Ponieważ ta ustawa uznaliśmy w naszym gronie zespołu do spraw sanitaryzmu, że jest niedopuszczalna, że jest bardzo nękająca przedsiębiorców. I w związku z tym zaczęliśmy do pana przewodniczącego klubu, pana marszałka Terleckiego, przedstawić mu nasze stanowisko. Potem pani marszałek Witek przedstawiliśmy nasze stanowisko. Potem panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Na tyle to się zrobiło ważne, że zaproszono nas na to słynne spotkanie na szczycie, na którym był również pan prezes, premier Jarosław Kaczyński, pan premier Morawiecki, właśnie przewodniczący klubu parlamentarnego marszałek Ryszard Terlecki. Rozmawialiśmy o tej ustawie, że te rozwiązania nie są prawidłowe i tam na drugi dzień mieliśmy posiedzenie sejmowe. I na tyle byliśmy przekonujący w tych rozmowach, że pan prezes, tak myślę, Jarosław Kaczyński podjął decyzję, aby tej ustawy nie wprowadzać na to posiedzenie, które się rozpoczynało w następnym dniu. I to było zbawienne dla nas, ponieważ ta informacja o tym, o tej ustawie poszła w obieg. W międzyczasie pani marszałek Elżbieta Witek zdobyła się na pozwolenie, to znaczy pozwoliła nam zrobić wysłuchanie publiczne. W tym wysłuchaniu publicznym na 67 osób, które się wypowiadały, okazało się, nie było jednej osoby, która by broniła tej ustawy. Wszystkie były przeciw. I wtedy myślę, że gremium klubu, gdy zobaczyło, że jest tak bardzo skrytykowana ta ustawa, postawili, że nie będą wracać do tej ustawy, że trzeba napisać nową. A dlaczego nową? Ponieważ opozycja na każdym posiedzeniu sejmowym wychodzi i to w tym najlepszym czasie, czyli przed zatwierdzeniem porządku obrad, przed rozpoczęciem nawet, kiedy przyjmujemy te inne punkty do programu sejmu, gdy o takie jest wnioskowanie, i krzyczy, że nic nie robimy. Dlaczego nie ma ustawy? Dlaczego są obostrzenia, lockdowny gdzie indziej, a u nas w Polsce nie ma? Przez waszą politykę umierają ludzie. I ta narracja była tak ogromna i z całej opozycji praktycznie każdy wychodził i przekonywał nas tutaj ze Zjednoczonej Prawicy, że my robimy jakąś ogromną szkodę temu narodowi. W związku z tym zdecydowali się gremium Zjednoczonej Prawicy, że trzeba tą ustawę zrobić. Ale jak się ją robi szybko, to wpadki są. Ona była na kolanie robiona. Tak, i wpadki są. I dlatego, no ale teraz się okazuje, że to dobrze, że nie tracono za dużo czasu na przygotowanie tej ustawy, ponieważ to fakt ten, że ona była zrobiona szybko i miała tam rozwiązania, które były nie do, do zaakceptowania przez zarówno opozycję, jak i też dużą część Zjednoczonej Prawicy. Dlatego ona już przepadła i myślę, że to już koniec ustaw tego typu, ponieważ to, ja znowu zaczęłam apelować, aby popatrzyli, co się w świecie dzieje. No w świecie zwyczajnie schodzimy już z tych lockdownów, z obostrzeń. Przecież nagle odkrywamy oczy, że co my testujemy, jak gdyby chodziło o te testy. My testujemy przez te testy osoby zakażone. A osoba zakażona wcale nie musi chorować.
to absolutnie nie jest równoznaczne. Bardzo duża ilość osób, nawet więcej, nie choruje. Po prostu tak jak i też zarażamy się na przykład wirusem grypy, ale nie chorujemy, bo mamy taki układ odpornościowy, który zwalcza tego wirusa. Więc tutaj też, no i po co trzymać człowieka zdrowego ileś dni, 10 dni, teraz już zeszło do 7, i po prostu w kwarantannie, nie dopuścić go do pracy, dzieci bez szkoły, tylko na zdalnym, no to, to wszystko jest... Same problemy. Potrzebne. Same problemy dla, tak, dla same rodzin, problemy. Dla ludzi. I dlatego też, jeżeli inni schodzą z czegoś, to my bądźmy chociaż raz, jak ja to mówię, mądrzejsi przed szkodą i po prostu idźmy dalej, a nie, że będziemy to samo. Więc myślę, że taki następny etap, to którym naszym zespołem do spraw sanitaryzmu się zastanawiamy, żeby taką pokazać mapę drogową dojścia do tego stanu sprzed pandemii. Zacznijmy funkcjonować tak jak przed pandemią. A wtedy myślę, że życie wróci do normy i wszyscy będą zadowoleni. Pani poseł, bo dotknęła Pani tematu tej Rady Medycznej, która była powołana przy premierze. I teraz jest jakby nowy kontekst znowu pojawił się tej Rady, bo Pani z pewnością słyszała o tych ujawnionych przez redaktora Pośpieszalskiego SMS-ach między profesorem Horbanem a redaktorem jeszcze, to był grudzień 2020 roku, przed programem Warto Rozmawiać. No i w kontekście tego wszystkiego, co się wydarzyło, konfliktów takich zawodowych tej Rady, bo z jednej strony przy premierze, a z drugiej strony nie przeszkadzało to brać pieniędzy od koncernów farmaceutycznych. I jeszcze kiedy redaktor Pośpieszalski ujawnił te SMS-y, gdzie profesor Horban mówi, że płaskoziemcy tak naprawdę mają rację w kontekście rozmowy, bo on miał się skonfrontować wtedy tak, ja znam tą rozmowę. Podnarem, tak. I tam gdzieś w nawiasie, że płaskoziemcy mają rację, ale on prawdopodobnie nie przyjdzie na tą konfrontację do studia. Jak pani ocenia tą agresywną propagandę Rady? Trudno ją... Proszczepionkową oczywiście. Tak, tak. Przede wszystkim to uważam, że nie powinno się było zdarzyć coś takiego, jak się zdarzyło, czyli w tej Radzie Medycznej znaleźli się wszyscy, którzy byli za szczepionkami, a nie dopuszczono nikogo, kto by miał inne zdanie, ale, albo też nie pozwolono mu tego zdania wypowiedzieć. Ja nie znam tak tego składu Rady Medycznej, my wszyscy znamy tylko te osoby, które występowały w mediach, w telewizji i które zmieniały zdanie, no bo przecież profesor Horban jeszcze kilka lat temu zachwalał amantadynę. Mówił, że znakomity lek, gdy jeszcze pandemii jest nie było. Jest jego podpis w tej rekomendacji amantadyny. Tak. To jest 2009 rok, jest takie pismo w internecie. Tak, więc wtedy zachwalał, a teraz tutaj straszył, że są różne objawy uboczne i tak dalej. Więc to wszystko jest bardzo dziwne. Myślę, że to, że Rada odeszła, 13 członków z 17, to jest też ta dobra okazja, aby utworzyć Radę, której będą dotychczas niedopuszczeni profesorowie, lekarze, a którzy mają duże doświadczenia i w leczeniu, i w tej podbudowie teoretycznej, jeżeli chodzi o zwalczanie pandemii. Bo teraz dużo rzeczy się dowiadujemy. Teraz się na przykład dowiadujemy, że bardzo nieprawidłową rzeczą było szczepienie w czasie pandemii, bo my wtedy... Wirus ucieka. Tak. Kolejne mutacje tworzą się dlatego, że on ucieka przed szczepionką. I on się wtedy mutuje i wtedy są różne tutaj takie historie, jak nowe... Delty, omikrony, tudzież inne wersje tego wirusa. Więc no, trudno tu oceniać tą Radę Medyczną pozytywnie. Trudno. Nie da się. Pani poseł, troszkę zmienię ten temat. Mianowicie w przestrzeni publicznej pojawiła się szokująca i myślę, że niebezpieczna informacja o pakcie zawartym między Polską, Kijowem, Ukrainą i Londynem. I z tego paktu, jeżeli nie daj Boże wszedłby w życie, wynika, że Polska ma się zaangażować aktywnie w ten konflikt. Pani poseł, czy my Polacy nie potrafimy wyciągać wniosków z historii, czy nie potrafimy odwołać się do tego, co się wydarzyło w 1939 roku, kiedy też wchodziliśmy w pakty z Wielką Brytanią, a potem zakończyło się to dla nas tragicznie. Czy my rzeczywiście ciągle siebie stawiamy w takiej gorszej pozycji? Czy my musimy się konfrontować tak czynnie w tej agresji, która nam się szykuje?
Jak pani to ocenia? Bo dla mnie to jest przerażająca wiadomość. Co to jest? To jest głupota decyzyjna? To jest zdrada? O co tu chodzi? Bo to na pewno nie jest interes Polski, żeby się zaangażować w ten konflikt w taki sposób. Pani redaktor, szanowni państwo, ja, ponieważ jestem z Podkarpacia, przecież Podkarpacie graniczy z Ukrainą i tutaj mamy też niezłe relacje, zwłaszcza na poziomie samorządowym, z samorządami ukraińskimi, to czuję też ten temat i też mnie boli to, że ten konflikt, jak widzimy, wisi w powietrzu. Natomiast mam nadzieję, że do tej wojny teraz nie dojdzie, ale to zagrożenie wojenne, myślę, że przede wszystkim Ukraińcom dało dużo do myślenia, bo oni wciąż oglądali się na Niemcy i tam szukali tego sprzymierzeńca, tego sojusznika. Tymczasem okazuje się, że nie mogą liczyć na Niemcy. Niemcy reprezentują swoje interesy. Tak, oni tylko patrzą przez pryzmat swoich interesów. Ale co nie przeszkadza komuś jednak tak myśleć, prawda? I dopiero takie sytuacje trudne sprawdzają to, na ile jesteśmy uczciwi wobec siebie, a na ile tylko to jest tak zwana mowa prawa, czyli coś sobie powiemy, pogłaskamy niby, a jednak takich zamiarów nie mamy. I Rosja w tym wszystkim nie chce zrezygnować swoich zapędów takich, aby być tym absolutnym liderem i tę imperialistyczną potęgą. Więc Rosja nie chce odpuścić Ukrainy, która jest dużym, potężnym państwem, bo też wie, że jeżeli te państwa, Ukraina, Białoruś, będą tutaj odchodzili ich ludzie w kierunku Polski, a odchodzą, bo przecież na naszych polskich uczelniach, zwłaszcza przygranicznych, Przemyślu, w Jarosławiu, w Rzeszowie, jest bardzo dużo studentów. Oni czasem przewyższają, zwłaszcza na tych prywatnych uczelniach, ilość studentów polskich. A więc ci młodzi Białorusini czy Ukraińcy chcą się szkolić na naszych polskich uczelniach, chcą tu zostać, chcą pracować. Przecież też już pracowników mamy ukraińskich w Polsce. I teraz ta sytuacja nie jest dobra dla Rosji. W związku z tym Rosja postanowiła jakoś to zakończyć. No, wymyśliła sobie jakiś plan, sami nie wiemy jaki, ale on może się skończyć nie najlepiej. Jak mówię, mamy nadzieję, że Ukraińcy też docenią to, że tak naprawdę z ich przyjaciół obecnie, którzy ich wspierają, czy politycznie, no, czy nawet militarnie w formie dostawy broni, to są Polacy, to jest Polska. Nie ma innego. Myśli pani, że Ukraińcy to docenią, bo historia pokazuje zupełnie coś innego. Mimo, że jesteśmy sąsiadami, to tak, jednak to sąsiedztwo jest, mówiąc tak bardzo delikatnie, trudne. Trudne tak. Jest sąsiedztwo. Trudno mi powiedzieć, czy docenią, ale też mówię to, co kiedyś powiedział pan marszałek Józef Piłsudski, że niepodległa Ukraina leży w interesie niepodległej Polski. Myślę, że marszałek miał takie długofalowe patrzenie i nie chcielibyśmy tutaj graniczyć na tej linii, przecież bardzo długiej granicy z Rosją. Myślę, że bardziej jesteśmy zadowoleni, jeżeli graniczymy z Ukrainą. I gdy w pewnych obszarach my mamy dobre relacje, zwłaszcza jako samorządy z Ukraińcami, z samorządami ukraińskimi, my im przekazujemy te nasze doświadczenia i tutaj ta współpraca, no trzeba nawiązywać te więzi. Ja wiem, że my tak wiele wycierpieliśmy od Ukraińców. Nie spodziewaliśmy się tego, że zwłaszcza w tym trudnym okresie II wojny światowej takie rzeczy się wydarzą, jak się wydarzyły Wołyń i inne, ale my też jesteśmy narodem na tyle wielkim, że potrafimy przebaczyć. Bo nie ma budowy pokoju bez przebaczenia. Myślę, że Polacy, patrząc nawet na to, że tydzień temu we środę Kościół katolicki polski zainicjował przecież wielki post i modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Po prostu byłam pod dużym wrażeniem takiej akcji modlitewnej, która oprócz tego, że ja jestem osobą wierzącą i wiem, że Pan Bóg może zmienić losy czy świata, czy różnych wydarzeń,
jeżeli zechce, jeżeli go o to uprosimy. Więc nawet pomijając to, to widać postawy właśnie naszego narodu i też hierarchów kościelnych. Sądzę, że tak naprawdę to, czego się powinniśmy obawiać, to nowego paktu Ribbentrop-Mołotow i jak gdyby on wisi nad naszymi głowami, a my spróbujmy narody słowiańskie sobie pomagać. Nie mówię tu, żeby wystawiać się i walczyć za Ukraińców, nie. Ale jeżeli trzeba wspomóc, to wspomagajmy, bo nie chcielibyśmy nadmiernego tutaj panowania Kremla w naszym regionie. Pani poseł, ostatnie pytanie dotyczące tego, co się wczoraj wydarzyło tutaj w naszej przestrzeni polskiej. Mianowicie prezydent Duda zapowiedział ustawę, projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. I w miejsce tej izby ma powstać zupełnie inny twór pod inną nazwą. To zdaje się ma być Izba Odpowiedzialności Zawodowej, to chyba tak. A to państwo jako Solidarna Polska byliście przede wszystkim rzecznikami tego, żeby ta izba była. I teraz jak pani sądzi, jak pani klub to odbierze, jakie będzie wasza opinia, wasze stanowisko wobec tej decyzji prezydenta? My tutaj bardzo doceniamy tę inicjatywę pana prezydenta, ale tym niemniej musimy wrócić do przeszłości. Pamiętajmy, że w pewnym momencie, kiedy te reformy sądownicze szły i czekaliśmy na ten ostateczny podpis pana prezydenta, ten podpis wtedy na tym pakiecie reform, czyli pakiecie ustaw reformujących sądownictwo się nie pojawił. Pan prezydent liczył na to, ponieważ wtedy zaczęły się te wielkie protesty sędziowskie, że uda mu się wejść we współpracę z tymi protestującymi środowiskami i wypracować coś lepszego niż było do tej pory i lepszego niż przygotowało to Ministerstwo Sprawiedliwości i Sejm Senat, bo to już było na tym etapie. Okazało się, że te lata zostały zmarnowane, że środowisko, to opozycyjne środowisko, bo przecież sędziowie też nie wszyscy są w opozycji. Są sędziowie, którzy bardzo solidnie pracują i tutaj wydają te wyroki zgodne z tym poczuciem sprawiedliwości społecznej czy z ustawami. I teraz okazało się, że to środowisko protestuje teraz przeciwko wszystkiemu, cokolwiek byśmy mogli zrobić. Wciąż jest niezadowolone. Z drugiej strony Komisja Europejska się w to wszystko włączyła, no bo przecież jest szkolona przez naszą opozycję. Myślę, że są nawet ustawy przygotowywane, już gotowe, bo Komisja Europejska już tak bardzo by się tym nie zajmowała, dla nich to jest jakiś problem uboczny, ale ponieważ pierwsza taka sytuacja w świecie, żeby parlamentarzyści byli przeciwko własnemu krajowi, nie ma drugiej takiej opozycji, więc wykorzystują to, zwyczajnie to wykorzystują. I teraz prezydent widzi, że tu mamy jakieś zamrożenie tych środków KPO, tu to i trzeba coś robić, więc przygotował tą ustawę. Ja nie jestem prawnikiem, nie będę oceniać, czy to jest dobra ustawa, czy zła. Natomiast Izba Dyscyplinarna, nie powinniśmy ustępować. Jeżeli chodzi o moje zdanie, nie powinniśmy ustępować. Nikt nie będzie nam narzucał, tworzył prawa w Polsce, bo nie ma do tego uprawnień. Nie została umocowana Unia Europejska, aby nasze prawo sądownicze zmieniać, czy się nie zgadzać, czy twierdzić, iż my tutaj nie jesteśmy praworządni, a nie potrafię jednocześnie nawet jednej sytuacji wskazać, w którym miejscu jesteśmy niepraworządni. To jest tylko to po prostu mówienie sloganami, które na okrągłość są w przestrzeni publicznej. Zatem coś trzeba zrobić. Chcę powiedzieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości w dalszym ciągu ma pakiet ustaw, które by reformowały, kwestia wejścia ich na posiedzenie Rady Ministrów i dalej procedowania. Jeżeli ta sytuacja nam uzdrowi, to dobrze, ale boję się, że tego nie będzie, bo środowiska wcale sądownicze nie są zadowolone również z tej ustawy, którą przedstawił pan prezydent. No to dziwne i to aż śmieszne, bym powiedziała. Tak, tak, bo się takie ze strony środowisk sądowniczych ukazały komentarze zupełnie nie pro tej ustawie. Tak, tak. Oni są przeciwni. Tak,
Więc to jest aż śmieszne właśnie, że oni na nic się nie zgadzają. Oni chcą, aby oni byli poza jakąkolwiek odpowiedzialnością. Czyli rzeczywiście przez te lata uwierzyli w to, że są kastą, nie są nietykalni, prawda, prawie że bogowie, w związku z tym nie może ich prawo dyscyplinarne dotyczyć. A wiemy, że też mają swoje grzeszki i że pewne zachowania ich nie licują z tym jakżeż poważnym zawodem, który spełniają, wypełniają. Są tylko ludźmi. Są jak my wszyscy. Dokładnie, wszyscy są tylko ludźmi. Pani poseł, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogła się ona odbyć i serdecznie zapraszam jeszcze raz do Zielonej Góry na konferencję, która będzie miała miejsce 26. Będzie nam bardzo miło Panią gościć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Bardzo dziękuję Pani redaktor. Również mam nadzieję, że będzie nam to dane, aby się zobaczyć, aby porozmawiać, aby nawzajem wymienić różne doświadczenia, ale też i myśli, bo przecież brakuje nam tej wymiany myśli w tym wszystkim. No, ludzie muszą się spotykać, rozmawiać, kontaktować. Pani redaktor i całemu zespołowi życzę nade wszystko dobrego zdrowia, dużo optymizmu, dużo radości i tej pracy takiej u podstaw, która zmienia Polskę. I tutaj bądźmy odważni, jeżeli jesteśmy przekonani, że po naszej stronie jest prawda, to musimy tej prawdy bronić, bo prawda nas wyzwoli. To już jest stare, znane hasło, które funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bardzo pani redaktor, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.